Boże święty film na tym kanale, drugi dzień, jeden. Ja nie mogę, co się dzieje? Czy to powrót życia? Chyba nie. Ale uznałem, że synagram, nagram coś i sobie pogadam, po, po bo czemu nie? Ogólnie to jest rynek Steam podcast, czyli takie coś, że ja w sumie gadam tu o wszystkim i żadnej treści się z tego nie da wyciągnąć, bo za. i pitu, pierdu, pierdu. Zawsze tak jest. Ogólnie 21 godzina. 06, 09, 2021, września 6, ten dzień, w którym zresztą jest ten film, więc nie wiem po co to mówię. Widzicie, pryzmat, odbitka z 16, wcześniej, to już kilkudniowa odbitka oczywiście, z 16 do 19 groszy, za chwilę będzie do 20. To jest fajna przebitka, nawet niektórzy za 21 kupują, ale to raczej niespodziewane. Co to oznacza? No, to, to, to tak, już słowem wstępu, jak można tak w ogóle powiedzieć, to oznacza, że w końcu pryzmat 2 wchodzi na tendencję wzrostową, co jest co najmniej niecodzienne. Raczej pryzmat zawsze był na utrzymaniowo- na utrzymaniowej raczej między wzrostową, a malejącą się raczej ma, ma, wahał, ale wydaje mi się, że teraz wchodzi rzeczywiście w tą tendencję wzrostową, i to będzie taka tendencja, że. Za 16 groszy to jest super deal, żeby to kupić. Za 17 jest spoko deal, za 18 myślę, że to będzie długoterminówka. Może nie niedługo, taka średnia terminówka, kilka miesięcy myślę, że coś takiego. Ewentualnie za 21 na 1 grosz przebitki, coś takiego. Więc to będą to zaczyna się coś odblokowywać z pryzmatami. Bo kiedy one zlatywały w dół, to było wiadomo, że będzie odbitka. A teraz dopiero mamy tę odbitkę i możemy ją sobie obserwować i jesteśmy w jej środku, tak jakby. Jeszcze odbitki całkowitej nie ma, bo odbitka byłaby dopiero wtedy, kiedy cena osiągnęłaby, jak widzicie ja mam wystawione po 23 grosze, odbitka byłaby, gdyby cena osiągnęła z tego co mi wiadomo 24 do 25 groszy. Albo nawet 27. To jest prawdziwa odbitka z tego co było, więc jesteśmy tak naprawdę, no może nawet jeszcze nie w połowie, a w jednej trzeciej, tego co prawdopodobnie zakładam, że będzie. Także czekamy. Dalej. Widzicie, tu jest OBS ogólnie. A jak zrobię tak, to już nie ma. Fajnie. W ogóle denerwuje mnie to na dole. Nie da się jakoś tak tego fajnie ustawić. Pewnie się da, ale mi się nie chce. Dalej, skrzynia klacz Skrzynia, która jest bardzo rozwahana, w sensie no kiedy się na nią popatrzy tak yy, szerzej. Yy, no, nie, ciężko tutaj to tak obserwować może jakoś tak. O, zobaczycie co, Zobaczcie co się działo z tą skrzynią. Tu było 1.44, ja to pamiętam, bo ja sprzedawałem za 1.44 Później mamy spadek, później mamy wzrost i jest spadek który nie pamiętam czym był wywołany, to jest chyba broken funk i RMR Potem był wzrost w momencie, kiedy się wykoleiły te skrzynki z Prima, i potem był okres wakacji, kiedy autentycznie nic na rynku z tym się nie działo. Dosłownie nic, w ogóle moim zdaniem te wakacje były jakieś proporcjonalnie odwrotne do wakacji w tamtym roku, bo wtedy mieliśmy jakieś nie wiadomo jakie skoki, wszystkiego co tylko się dało, to były naprawdę gigantyczne sumy. A dzisiaj to właśnie po wakacjach przychodzi jakiś czas odbitki cen. Nawet nie tego, że wystrzałów cen, tylko dopiero odbitki. I teraz dopiero możemy sobie zau zauważyć, że takie rzeczy jak Klacz zaczynają wracać do cen, które nawet nie są starymi cenami. Bo moim zdaniem Klacz powinien mieć cenę w tym momencie około złoty. Hmm. Złoty 30? Może złoty 20, coś takiego. Dużo jest czynników, które na pewno się składają na to. W sensie na pewno Snake Bite Case zniszczył bardzo, bardzo dużo. Tym jak wszedł. Jest to skrzynia, która bardzo mocno namieszała. Ludzie byli nastawieni na coś innego zupełnie, on. No mocno tutaj wleciał. Zdestabilizował rynek totalnie. M mo możliwe nawet, że jest to czynnik, dla którego rynek z tym właśnie tak wygląda? Że gdyby zamiast Snake Bite Snake Bite Case wleciała jakaś skrzynia, która byłaby... No nie wiem, bardziej standardowa, bardziej, może bym powiedział, wydana tak jak wszystkie, to rynek z tym by się utrzymał wtedy, w tym co było. Czyli Snake dzisiaj by, powiedzmy, kosztował, nie wiem, złotówkę do 60 groszy, coś takiego. No nie spodziewałam się, żeby miał być tańszy i byłby na tendencji spadkowej, a wszystko inne dookoła niego byłoby na tendencji wzrostowej. Za to co się stało, to jest bardzo powolny spadek ceny. Wręcz bym powiedział, że jest to cena, która nie spada, a jest raczej taka, że może w każdym momencie się odbić i wiele jest czynników. Jak widzicie, wahanie jest potężne, ale to nie jest wahanie, z którego można korzystać. Ewentualnie jeżeli jest. Jeżeli można korzystać, no to sprawdźcie i korzystajcie. Po prostu, może takie wahania, no może, może jakieś takie wahania to są. chociaż raczej też nie. Pojedyncze jakieś, jak już coś. Ewentualnie to stąd na to. Takie coś. No to mo może. Jest to w każdym razie skrzynia, która jest bardzo dziwnie skonstruowana, jeżeli chodzi o rynek. Zmienił bardzo dużo w niej, aka Slate dużo zmienił ten digiel i te dwa skiny tak naprawdę namieszały w tym wszystkim jak cholera, bo byłem łatwo było je trafić, z drugiej strony były drogie. Co spowodowało, że skrzynia nie traciła na wartości. Dalej. Te dwa czerwone skiny były ultra drogie, przez co ludzie tym bardziej chcieli je otwierać, i te rękawice też były w pewien sposób rare. Dlatego ludzie napalili się na... O Jezu, cóż to się dzieje? Panie Janeks? Y... Ludzie się napalili na skrzynię Broken Fang, w których miały być te rękawice. One powinny być tylko w Broken Fangu, przez co Broken Fang dzisiaj leciałby do góry, a Snakebite, posiadając zwykłe kosy, takie jak na przykład w pryzmacie, leciałby w dół. I wtedy pryzmat też leciałby do góry. Tak by było wtedy. Ewentualnie pryzmat byłby może nie na tendencję jakoś mega wzrostowej, ale na pewno w, w, wtedy kosztowałby więcej. Yy, I no je, jest to pokrętna logika, którą ciężko jest tłumaczyć. Yy, I dziwna konstrukcja w ogóle skrzyni SnakeBite wprowadziła nas w taką trochę mm, to powiedział w taki dyskomfort na rynku po prostu, tak bym to nazwał. Że nagle mamy sytuację, która jest no, dosyć niestandardowa, nie? Mamy szybko, wydane, szybko wydaną jedną kolekcję rękawic, mamy drogie fioletowe skiny i tanie różowe skiny, mamy dobre, jakby to powiedzieć, dobre skiny czerwone. Skrzynia nie traci wartości, tak samo jak było w skrzyni załamania. Tylko skrzynia załamania w pewnym sensie aż tak nie niszczyła rynku, bo nie miała w sobie nic takiego rzadkiego. Tutaj wiadomo, te dwa skiny, no to no, klasa sama w sobie, bardzo, bardzo fajne. M4A4 też całkiem zacny skin, i reszta to jest syf. Tak naprawdę nikt reszty nie chce trafiać. Yy, ludzie otwierają, yy, z, tego, co ja, yy, z tego co ja wiem, skrzynię załamania dla Digla i AK. Dla tych dwóch skinów. Bo leciały naprawdę bardzo często, no jak się zobaczy openingi, to głównie z tych skrzyni na openingach lecą dr drogie skiny I nie wiem czy to wynika, no wydaje mi się, że to wynika jakby z samego faktu tej skrzyni Bo tak naprawdę nigdy nie widziałem przy, a duże openingi naprawdę były, nie? To, to, to wszyscy takie, tak naprawdę wiemy yy, Nigdy nie widziałem takiego drop rate'u na tych skinach, w jakiejś skrzyni w tych dwóch czerwonych. Więc rzeczywiście ta skrzynia, ta skrzynia była fajna dla ludzi, ludzie ją polubili i nagle się okazuje, że, i dlatego ona trzymała swoją cenę. Nagle się okazuje, że ona ma konkurenta w postaci Snake Bite Case, który jest jednocześnie konkurentem dla skrzyni Broken Funk i zjada on dwie na raz. Przez to, że i tak, jakby tej temy, które tam były, były ekstremalnie drogie. Zjadł dwie, dwie skrzynie naraz. Reszta skrzyń raczej ma tak jakby ceny, które są w zupełnie inny sposób skonstruowane. One raczej były sobie wyciszone przez. Jakby to powiedzieć. Było ich dużo, bo ludzie dropili je na non-primie. Ludzie awkowali i w taki sposób je dropili. Bo ich naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Potem non-prime został wyłączony i te skrzynie skoczyły. Co się okazało, ich ilość nie zmalała, bo ludzie nie chcą ich otwierać. Ludzie nie chcą ich otwierać, to jest w pełni zrozumiałe. Dlatego te skrzynie po prostu sobie wiszą. Akurat cieszę się, że skrzynia CSGO się odbija, bo ja wiem, że ona się będzie odbijała. To jest skrzynia, która jest wyjątkowa. Na pewno ona będzie miała dużo odbitek. Ona miała tysiąc odbitek, już w tym całym czasie, gdzie tak naprawdę można było cały czas na niej zarabiać. Można ją handlować, można tutaj czekać na wszystko. Jest to skrzynia jak najbardziej ciekawa i jak najbardziej warta uwagi do tego, żeby się nią interesować. Ale w dłuższej perspektywie ma na pewno gigantyczne wahanie cenowe, na którym dało się zarabiać. Występuje to wahanie cenowe wielokrotnie. I jest to raczej skrzynia, która służy do tak jakby. Jakby to powiedzieć, takiego grindowania handlu. To, to nie jest skrzynia, którą się otwiera, tylko to jest skrzynia, którą się... Grinduje handel. Nie, nie, nie umiem tego inaczej określić. I jest to ciekawe, w każdym razie da się na tym naprawdę dużo zarobić, że je się posiedzi. Ja osobiście nie zarobiłem z tego jakoś dużo, bo jakieś dwie dychy Hmm, tylko i wyłącznie siedząc i je sprzedając, ale miałem tych skrzyń. Mam ich w tym momencie 216. No na samym początku miałem tych skrzyń chyba... 100 ileś? Hmm, może więcej niż dwie dychy. No pewnie więcej. <ścoughs> Dużo więcej. Miałem tych skrzyń na początek 100 ileś i po prostu przesiedziałem to grindując, klikając i udało się je, jak widzicie zdobyć. I do 5 sierpnia, stosunkowo jakiś już czas temu, to było wszystko. I te skrzynie wszystkie działają na podobnej zasadzie, tylko one nie mają aż tak rozregulowanej ceny. Następną skrzynią jest skrzynia strefy zagrożenia, skrzynia, której jest w tym momencie chyba najwięcej poza pryzmatem 2, ale pryzmat 2 tak jakby jest trochę inną skrzynią, i już Wam powiem o co, o co z tą skrzynią chodzi. Z tą skrzynią chodzi o to, że ona, jakby to powiedzieć, dla mnie jest czymś, co jest dziwne. Po prostu to jest dziwna skrzynia. Ona ma bardzo duże, bym powiedział, te stopnie belki, czy jakby tego nie nazwać, ale one się bardzo łatwo łamią, jak już się mają łamać. I dla mnie po prostu ta skrzynia jest bardzo mocno enigmatyczna. Ona zawsze była bardzo tania. Hmm. Nie wiem, czy drobi teraz, czy nie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest to bardzo dobra terminówka, taka jak na przykład Breakout, Phoenix, yy, czy wszystko inne, co wyga wygaszając wchodziło na pułap złotówki bądź drożej. Dlatego, bo po prostu te skiny, które tu są, no te, te dwa akurat, są dosyć ciekawe. Yy, ten nóż jest też cał całkiem spoko, który stąd leci. Jeżeli dobrze myślę, że to jest nóż, tak, tu jest nóż. I póki co, ta skrzynia jeszcze nie ma podbitej ceny. No to ja bym powiedział, że ona jest tak na równi z Pryzmatem 1, przy czym Pryzmat 1 jest troszeczkę innym sortem skrzyni, bo jest to skrzynia, która jest wyłączona po prostu. Nie jest ona wyłączona przez żaden event, który występował. Jest to po prostu bardzo, tak, jakby szablonowy przykład takich skrzyniak, właśnie. Może Fenix nie, bo to jest skrzynia jednak z operacji, ale jest to dobry przykład skrzyni, która została wyłączona z dropu. I szczerze mówiąc, warto moim zdaniem w tą skrzynię inwestować na długoterminówki i to naprawdę bardzo duże długoterminówki. To jest dobra skrzynia. Ja sam w nią poinwestowałem, akurat te inwestycje są bardzo stare i to nie jest jakby inwestycja z dzisiaj przedwczoraj czy z jakiegoś bardzo dawno widzicie, te, te skrzynie są z kwietnia. Także to to już dawno temu, przy czym um, liczę, liczę sobie na 10 zysk, bo kupiłem je po 13. Może nie 10 no troszeczkę przesadziłem. 8 7 siedmiokrotny. Dzisiaj bym się nastawiał raczej na kupowanie ich po 24, 3, 5. Te trzy belki są mega, mega fajne. I czekanie do 1 zł, do złoty 20 zł za jakiś długi czas. Polecam to robić, szczerze. Jeżeli, wiadomo, chcecie się bawić w zamrażanie tych pieniędzy i nie obracanie nimi tak jak ja. Bo no, na razie jednak tak wolę. I mamy jeszcze Wildfire, która jest też ciekawa, bo jest to skrzynia, która miała duży pik, szybko osiągnięty, w sensie czy szybko powoli leciała do góry. Pamiętam z dnia na dzień ona sobie nieco skakała, i potem wywaliła na bardzo, bardzo wysoki względem wcześniejszych cen, jak widzicie tutaj. Pik 2-2 i zleciała w dół. I ja bym się nastawiał na jej comeback, no bo tak się dzieje zazwyczaj, że jest pik. Potem jest. Wygaszenie i jest kąbek. Tak, tak mniej więcej może się zadziać za kilka miesięcy, więc polecam się, y, może z tą skrzynią nie rozstawać jeszcze w myślach i y, troszeczkę przemyśleć. Tylko nie wiem za bardzo, jak to jest z opłacalnością i w której skrzynie warto brnąć. Jeżeli chodzi o to, jak ja bym komuś miał doradzać, to ja bym pytał się na pewno. Y, co ktoś ma na, na, na celu, inwestując, nie? Jeżeli ktoś chce jakby jakieś porady, czy dogadać się na, na jakąś współpracę, to ja jestem zawsze chętny. Witam serdecznie, Korotelek i kilkaset gwiazdek na Steamie. No. To tak. Czy coś jeszcze jest tutaj do omówienia? Wydaje mi się, że to nie. Jeszcze RMR-y, ale to sobie omówimy kiedy indziej. I to by było na tyle. Film na kanale Jezus Maria. Na razie widzowie. Do kiedyś tam. Może nawet jutra, jak mi będzie humor sprzyjał.